Witam, ja jestem Antares, a to jest kolejny odcinek Zwariowanych Parków Rozrywki. No, mamy... Aha, dobra, to jest ten pokaz fajerwerków się odpalił. No, dzisiaj mamy trzy zadania. Kurde, weź tam szybciej, kończ się. No długo? No. Mamy trzy zadania. Przychodzi dwóch VIP-ów. Jeden chce zobaczyć obszar tematyczny przygodowy, drugi science fiction. I musimy dobić minimalną wartość parku. To jest chyba 7, tak, 70 tysięcy. A może najpierw sprawdzę jeszcze tutaj, ile mam w ogóle. A, czyli niewiele nam brakuje. 6 tysięcy. To nie jest dużo w porównaniu z tym, co mamy. A oni przychodzą ten 25 czerwca, 14 maja. No to wcale tak długo to nie jest. Dobra, no to może. A, zaraz. Czyli najpierw przychodzi ten science fiction, czyli najpierw możemy zbudować coś z tego science fiction właśnie. Tylko tak, najpierw sobie sprawdzę, co my tu w ogóle mamy. Już nie pamiętam, znaczy nie no, coś tam pamiętam, tak. I najlepiej chyba byłoby gdzieś tutaj to zbudować, bo tu jest dużo miejsca. Dobra, a tutaj, w sumie tutaj też trochę jest miejsca, tylko nie wiem, czy to wystarczająco. No ale tutaj też przecież można, to w ogóle z jakiego jest, z jakiej scenerii, bo nawet nie wiem, tu jest coś takiego pokazane, nie, to jest chyba zwykła sceneria, tu jest coś z przygodowego. Czy to jest western? Nie, przygodowy to jest. Ale gdzie to jest? Bo ja nawet nie widzę tego tu. Które to? To? Chyba nie. Może? Nie, nie mam pojęcia. Dobra, to science fiction. Sobie zbudujemy może tutaj. W tym miejscu. Tylko trzeba będzie tutaj pousuwać te. Bo trochę to będzie przeszkadzać. No dobra, to sobie pousuwamy. O tak, to usuwamy, to usuwamy. Wszystko tak tutaj. Oj, ścieżka, ale dobra. Chociaż w sumie ścieżki też jeszcze kawałek tutaj usunę. Tutaj jakieś te słupki w ogóle dziwne. Was też tutaj nie chcę. W sumie to też usunę. Tak. Bo to i tak zamknięte jest. To też chciałem usunąć. Dobra, wezmę to, szybciej pójdzie. O, a jeszcze tutaj. Dobra. I teraz jeszcze... Nie no, w sumie tutaj też to usunę. O tak, i chyba nawet w so albo dobra, nawet dotąd, do samego końca niech będzie. I tu też. A, te kwiatki mogę też, znaczy te krzewy usunąć. Bo one tutaj są niepotrzebne. A tu też mógłbym usunąć te ścieżki. O tak, dotąd. A tu już te drzewa też usunę. Tutaj ścieżkę. Jest, tutaj są ścieżki. Tutaj ścieżkę poprowadzę dotąd. On to tak na środku stoi? Czemu? No i jest. Okej. Okay. No jeszcze tutaj mogę to usunąć, bo tak trochę niepotrzebnie tutaj same takie stoją. No. To teraz jeszcze mogę tutaj dokończyć to. Tylko gdzie to jest? Bo ja nawet... A, nie tu, nawet w tym.
Któreś to z tych chyba to? To jest okrągłe. To chyba to. Tak, to. Sobie tylko to dokończę, żeby było tak symetrycznie. A, no i chyba koniec, tak? Raz, dwa tutaj są, raz, dwa, raz, dwa. No w sumie mogę tutaj jeszcze. O, dobra. I jest. No, znowu się to wzięło. Dobra, to teraz. Dobra, jeszcze miesiąc został, to sobie zacznę już tutaj budować coś stąd. Science fiction. To mamy na razie tylko jedną atrakcję i chyba więcej. Nie, więcej nie mamy. To sobie to postawię. To postawię sobie może jakoś gdzieś tutaj. Może w drugą stronę. Tak, tutaj będzie ścieżka. Tu będzie ścieżka. Raz, dwa. Teraz jakoś tak wskaczę. Nie, dobra. Tu ścieżka, raz, dwa. I tu może być ta atrakcja, tylko że mniej więcej w tym miejscu. O, tutaj nie chcę. Dobra, to teraz tak. Wejście będzie tu, a wyjście będzie. Dobra, niech będzie tutaj z tej strony. Testujemy, otwieramy i cenę zwiększamy tam. O, chyba. Teraz już nie pamiętam, ile ja tutaj zwiększałem te ceny. Tu jest 1,50, tu jest 80, chyba. Chyba o połowę. Dobra, to niech będzie 51, 1,50. I dobra, tu już możemy zamknąć. Ścieżki tylko wybudować. I raz. No co jest? Dwa. Trzy, cztery i pięć. I jeszcze tylko tutaj ścieżka. Albo w ogóle tutaj ścieżkę zrobię. Nie, tutaj nie ma. A to jest zakręcony chodnik. Tu jest jakaś przygodowa? A nie, to science fiction miałem zbudować. To z tego, co pamiętam, było w science fiction. Bo to w ogóle nie pasuje. Tak, dobra, czyli to. To sobie tutaj tak postawimy. I tak. Tu raz. Co jest, nawet tutaj nie można postawić. Ale to będzie mniej więcej tu. To tu. Tutaj będzie raz, dwa. O! Się nie mieści. Dobra, to trudno. Zrobimy takie niesymetryczne trochę. Już trudno. To nieważne. Tutaj. Chyba, że mogę kupić ten teren. Nawet nie wiem. O! Dobrze. Mogę sobie kupić. Sobie tu zmniejszę. Tylko. Dobra, niech będzie tyle. I tak, tutaj sobie poprowadzę ścieżkę tu i tu. A tutaj coś stało. Co to jest? Dziwne to. Dlaczego tutaj tak się dzieje? Zaraz to. No. Zaraz to spróbuję naprawić. O, dobra, jest. Tu wszystko już. Ścieżki są dobre. Dobra. A, jeszcze tutaj ścieżkę doprowadzić miałem. Zapomniałem. O, a to tutaj co to robi? No, żeś, kurde, kupię drzewa. A, w ogóle te też usunę. I postawię takie drzewa związane z tą scenerią. Dobra, to tu jedną atrakcję mamy gotową. Zaraz powinniście tutaj zacząć schodzić.
Jeszcze tylko tutaj drugą związaną. O kurde, już jest maj. Dobra, to jednak postawię tutaj te. Już od razu zacznę z tą scenarią science fiction robić. Zobaczę w ogóle, jak tu wartość. A, już niewiele nam brakuje, 3000. I tak, może na początek jeszcze tutaj. A, nie ma. To tylko postawię tak, toalety. Tutaj otworzymy. Tu jak zwykle, tak. I tu. Coś do jedzenia, coś do picia. Dobra, tutaj niech stoi. To jest chyba zsynchronizowane, tak. Do jedzenia, ile my tam mamy ciastka. O, ciastek w ogóle nie mam jeszcze. Hamburgery mamy. Dobra, to ciastka postawię. Chyba, że jeszcze lody. Lodów też nie mam, ale dobra, niech będą ciastka. No, tutaj niech będą. Otwieramy, tutaj zwiększamy oczywiście dodatki na maksa, jak zwykle. Synchronizujemy. W ogóle jakoś mało tutaj ludzi przychodzi. Wszyscy tutaj się gnieżdżą. Nie wiem dlaczego. Dobra, nieważne. A, tutaj do 20. Tutaj do 90. Tu do 60. I tu do 30. Dobra, co sobie zamykamy. I teraz jeszcze tutaj może zrobię taki kącik do siedzenia. No bo nawet. A nie, dobra, już niech będzie tak. Kurde, jak ciemno. Dobra, to teraz zabieramy się na zastawianie tutaj tych takich odpowiednich dekoracji. Tylko może najpierw zacznę od tego. Tak, od tego. To tak, najpierw ławeczki, albo nie, najpierw śmietniczki. Tutaj jeden śmietnik. Nie, tu chciałem postawić. Tutaj drugi. I. A, tutaj jeszcze trzeci mogę postawić. Jeszcze tutaj przy wyjściu dwa. To chyba powinno im wystarczyć. Teraz jeszcze jakieś siedzenia. Tu raz, dwa, trzy. Tu by się przydało, ale no, jak widać, nie da się. Ale to w sumie mogę tutaj postawić z tej strony. A, i mogę śmietniki w sumie tutaj też postawić. A nie, tutaj miałem światło postawić, no tak. To śmietnik będzie tutaj stał. I może jeszcze jeden tu. Chyba powinno im wystarczyć. Tyle. Neonowa latarnia czy gwiezdna latarnia? To się jak, czymś różni? A, właśnie miałem sprawdzić, czy VIP przybył. Tak, przybył VIP. To może sobie zatrzymamy. Lepiej. Żeby nam tam nie łaził gdzieś, nie wiadomo gdzie. To się czymś jakoś różni? Nie wiem. Ceną? Nie. Dobra, ale no, niech będzie ta. Ta chyba jakoś tak lepiej wygląda niż ta, no. To sobie postawimy tutaj, na rogach. Chociaż z tego co pamiętam, to one jasno świecą. Więc nie wiem, czy nie będzie to za gęsto, tak. Tu jest jakoś środek? A, tu jest. Nie, tu nie ma środka. Raz. Jak to jest? Raz, dwa, trzy, cztery. A, okej. No właśnie. Chyba, że tutaj są jakieś latarnie w tym. Fajnie by było. O, tu jest jedna, tu jest druga. Dobra. To jednak z tych ścieżek pousuwam je. I porozstawiam je. Tu się usunął? No. Coś ten przycięło tak lekko. Gdzie ta latarnia była? Tu jest. Tu jedna, tu.
Dlaczego one latają w powietrzu? Hello? Jak w ogóle na jej usunąć teraz nie mogę. Mogę może... Ej, no. Czy może... Ej, no co jest z tymi latarniami? Dobra, jednak wracam do tamtych, skoro one tak wszystkie latają. To będzie takie nienaturalne. Czyli tak tutaj. Chyba, że jeszcze... Tak, bo one jasno świeciły, to sobie je porozstawiam tak trochę rzadziej. Tutaj, tutaj. Co jest? O, no. Tutaj też. Tu jest dwa, więc tu będzie. Tu jest dwa, tu będzie. Jeszcze tu dwa, to tu będzie. I tutaj jeszcze jedna. Okej. To powinno być dobrze. To teraz jeszcze tak. Światło mamy. Ławki mamy, świetniki mamy. To możemy się wziąć za stawianie tutaj tych dekoracji. Albo zaraz, jeszcze tutaj chcemy zobaczyć. Roślinki jakieś. Dobra, to też je porozstawiam jakoś. Albo nie. Najpierw te jednak... Stąd. O, to jest takie duże. No okej. Niech będzie. To chyba sobie tutaj to postawię. O, to jest małe. To możemy tutaj postawić. Albo tu. To jest... Gdzie to jest? O. To sobie postawimy tutaj. To możemy postawić obok niego. To jest już takie większe. To tutaj sobie postawimy. W tą chyba stronę jest... Dobrze. Tu jego też sobie postawimy tutaj. Krater po podłużeniu sobie postawimy tu. W sumie to nie musi być tak jakoś idealnie, super ładnie postawione. Bo to i tak tylko do zaliczenia zadania jest, nie? Bo to jest latarnia, to też jej nie chcę. O Jezu, to tutaj też duże. To tutaj sobie postawię. To jest małe, to tu może stanąć. On to chyba w drugą stronę? Nie, w którą to stronę jest? Nie, chyba w tą, dobra. To... Co się stało? Co postawiłem? Gdzie? Aha, tu. On to jest znowu kolejne duże. To sobie postawimy tu. To możemy tu postawić. Ujście wulkany postawimy tu. I wieża bazy księżycowej. No nie będzie tu wrogu. No. Więc teraz tak, to mamy porozstawiane. To sobie możemy jeszcze tutaj roślinki porozstawiać ładnie. Ojej, dużo ich. Bo może najpierw wezmę jakieś takie mniejsze. A, tutaj nie ma. To krzaczki. Ja sobie porozstawiam tu. Tak jakoś. Okej, teraz te. Mam nadzieję, że to nie będzie mu przeszkadzać, że coś tam zasłania, czy coś. Jakoś tak. Jeszcze trochę tego. Teraz to. Mam nadzieję, że jakoś nie za bardzo słychać ten. A nie, zresztą pewnie i tak słychać. Co ja wziąłem? A, teraz to. O, to jest duże już takie. To już tutaj się nie zmieści. A, to mogę tutaj porozstawiać. O, tak ładnie tu. Byle jak. Ale ładnie. No tak, to też jest duże, więc tutaj się nie zmieści. Tu z tyłu. A, tutaj nie ma, bo ten jest. Zaraz, co teraz miałem? Co teraz to? Chyba to będzie ostatnie, znaczy przedostatnie. Ty,
Bo jak będę stawiać, to w końcu się drzewa nie pomieszczą tu. I dobra, tyle może wystarczy. Teraz jeszcze te drzewa porozstawiam. Znaczy drzewa. W sumie nie wiem, czy to można tak nazwać. Drzewa. Raczej takie dziwne, kosmiczne, duże rośliny. Dobra, tutaj tego wystarczy. Może jeszcze trochę tego. No. A, bo tam stoją te, nie widzę tego. Nawet. Jeszcze trochę tego. Chyba trochę za dużo tego porozstawiałem. Tak swoją drogą. Ale no, w poprzednim scenariuszu. Znaczy, nie w poprzednim scenariuszu, tylko w tym samym scenariuszu, ale w moim prywatnym save'ie. Właśnie próbowałem przechodzić tą misję trochę długo, no, mi to trwało. Bo miałem, tak mi się wydaje, za mało właśnie tych dekoracji, dlatego teraz tak dużo ich stawiam. Zmieści się to jeszcze gdzieś? Już tak ciasno jest strasznie. No, o, dobra. Jeszcze z dwa takie. Trzy. O, tutaj tego więcej się mieści. A, bo tam jest jeszcze miejsce. Dobra, to sobie zamykamy. Możemy tu zastartować czas, tylko jeszcze jego wezmę i postawię mu. Nie, on tam ma nie iść, tylko ma iść tu. Na samochodziki. Aha, on lubi średnie przejażdżki, to jest taka właściwie mało intensywna chyba. No niska. Jest. Ale trudno, powinien raczej zaliczyć, bo to nie chodzi mu przecież o atrakcję, tylko o ogólnie wygląd. O tą scenerię. Przecież. Dobra, teraz sobie jeszcze tutaj tą ścieżkę też przedłużymy. A za chwilę, chwilę. To jest w ogóle. Kurde, coś chyba mnie znowu łapie. Marmur, stal, liście. Takie do przygodowego. Tak, bo ja przygodowe miałem zrobić, bo w końcu sam nie wiem. Tak, przygodowe. No, asfalt nie. Chyba te liście. Chociaż też nie za bardzo. Nie, no dobra, to niech będą te liście. Tylko sobie tutaj usunę tą ścieżkę w takim razie. Co ja robię? Tu muszę najpierw zaznaczyć. Usuwamy cię. I teraz stawiamy tutaj tą. Ojojoj, nie tak miało być. No. Przedłużę ją może tak jakoś. Nie, dobra, niech będzie tutaj na razie dotąd. Najwyżej później jeszcze ją przedłużę. I miało być teraz nie, to jest przygodowe. Aha, nie ma tej atrakcji teraz jeszcze. No to kurde, szkoda. Już nie pamiętam, jakiej ona wybyła wielkości. Oj, coś się tutaj już klatkuje. Czyżby za dużo elementów? Gdzie on w ogóle jest? Co on tak długo idzie? Ej, to nie on. Aha. To ten tu. No kurde, i żeś... Czemu się klatkujesz tak już? Gro, zacinasz. Ja może mu trochę przyspieszę. Zaraz, czerwiec już jest. Da, 25 czerwca ma przyjść. Dobra. Trochę tu przyspieszę. Bo na razie i tak jest jeszcze wcześnie. Ja poczekam do 10 czerwca.
Dobra, mamy 10 czerwca. Coraz trochę zwolnię. Fajnie by było, gdyby ta atrakcja w końcu tutaj się pojawiła. Ale. Gdzie są te badania? Tutaj są badania. To sobie je zmniejszę. Tu sobie zmniejszę. I tu, bo to była przejażdżka taka emocjonująca. I wezmę, zwiększę może budżet trochę. Do 500. Może w końcu. W końcu mi. No dlaczego mi się to wzięło? Przecież wyłączyłem to zupełnie. Nie wiem, co jest z tym nie tak. Dobra. Może zacznę stawiać tutaj te. Bo zanim to przyjdzie, ta atrakcja, to. Odkryją, to trochę minie. Raczej. Może dotąd. Tutaj te drzewa pousuwam je. No, już za chwilę przybędzie VIP. Trzeba się spieszyć. Niech będzie dotąd. Teraz tutaj jeszcze możemy zrobić. Kurde, nie pamiętam jakiej wielkości była ta atrakcja. Ale zaraz, to było mniej więcej tak. Tutaj stawiłem. Co? Tutaj było dookoła tak. Tu było. Sklepik. Teraz toaleta. Ścieżka. Sklepik. Tu było wolne. Tu była ścieżka. Tu była ścieżka. Tu była też. Tu było wejście. Więc tu musi być wolny, tu musi być wolny i tu dopiero ścieżka. Czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I dopiero jak się pojawi ta ścieżka, to ją postawię. Atrakcja, nie ścieżka. Teraz tutaj jeszcze ziemię poprawię, bo pamiętam, że tu był problem z tą ziemią. Trochę w dół, teraz znowu w górę. Tu w sumie też poprawię. I chyba jest już równo mniej więcej. Dobra. I teraz tak, tu sobie też. O, już przybył VIP chyba, bo jest dwusypiąty. Tak, o, teraz przybił. Czy to to? Nie, to nie jest to. Nie chcę tego. I teraz będę czekać 1000 lat. Dobra, ja tutaj zatrzymam znowu czas. Porozstawiam te elementy scenerii. Tylko jeszcze tu może postawię te, bo to było mniej więcej jakoś tak, chyba. Tu stały toalety. To je tworzę. Tutaj jeszcze było. O! Nawet nie wiedziałem, że tutaj są takie te. Dobra, Rahatukum czy kebaby? Dobra, niech będą te kebaby. Sobie je tutaj postawimy. Otworzymy. Dodatki zwiększymy. Synchronizacja. Do 50. Do 0. Do 50. I do 0. A co jest? No. Teraz jeszcze coś do picia. Do picia. Chyba prześpić się nie będą. Tutaj sobie też otworzymy. Teraz, a jakbym tu postawił. No, chyba to przestawię sobie. Gdzie to jest tutaj? Tu sobie przestawię. I sobie otworzymy teraz. No.
Nie, jeszcze nie zastartować. Teraz sobie postawimy. A, jeszcze ścieżka tu. Znowu ta, żeby tutaj mieli gdzie już sobie usiadać. Tutaj jest i przygodowe. Są te ławki. Raz, dwa, trzy. Tutaj jeszcze. A, jeszcze śmietniki. To tutaj może być jeden, tu jeszcze, tu, tu. Tu. Dobra, trochę dużo, ale się przydadzą na pewno. A, dobra, tutaj nie stawiam. Dobra, to teraz możemy sobie postawić może latarnię. I ja wtedy chyba stawiałem tak. A, to ciebie muszę usunąć. Ciebie też. Raz, dwa, tu. Raz, dwa, tu. Raz, dwa. Dobra, jest. Jest symetrycznie. Sobie teraz tu staniesz. Tu, ty, tu, tu, tu. Ty oczywiście tu. Ty tu. No, stawia się. Kurde, za bardzo mi się to zagwałtownie obraca. Dobra, co możemy sobie. Nie, co ja zrobiłem? Czy po co ja to zamknąłem? A nie, i tak tutaj przecież te. Teraz będę stawiać. Nie, tu. Tutaj chyba. Nie. A tak, dobrze. Bo to przygodowe przecież. To najpierw może. Porozstawiam sobie tutaj takie te. A nie, będzie po kolei. Już nie chce mi się tego jakoś tak specjalnie układać. No, ty chciałem, żebyś była. A, tego tutaj nie postawię, więc to postawię sobie. Może. Tutaj. Zapomnianą świątynię. No, co jest? Czemu się tak dziwnie nie klika? Wężowej latarni nie chcę. Wielki posąg Majów stanie sobie tu. Strasznie wielki on jest, naprawdę. Chyba mnie w tą stronę postawiłem. Ej, co tutaj robi to? Sto skarbów tutaj. Skrzyżowane sejmitary? Co to jest? Nie wiem. Nawet nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Znowu się coś postawiło, bez mojej zgody. Nawet nie wiem gdzie. Dobra, już nie będę szukać. Ta skrzynia. Teraz piracki kordelas. Kurde, co jest z tą grą, że znowu się tnie. Teraz flaga. Na maszcie. O Jezu, jak ja tego nienawidzę, jak to się tnie tak. Dobra, widzę, że po prostu to się nie da tutaj tak grać, nagrywać. Więc ja zrobię przerwę, po prostu to wszystko porozstawiam, wtedy zacznę znowu. No, wrócę. No dobra, porozstawiałem to już wszystko. Tutaj te drzewa, te dekoracje inne, budynki. Tutaj jeszcze usunąłem tego. Tą trakcję, co tutaj była, zbugowana była i zamknąłem ją. I razem z tymi ścieżkami. Widzę, że nadal się tak strasznie ścina, więc po prostu. W sumie i tak nic nie będę już robić, tylko poczekam, aż oni się tutaj pobawią. Wyjdą i się zaliczy zadanie. Bo tak, tutaj ten, no. Wartość parku już chyba mam zaliczoną. Zresztą tutaj nie wiem po co. Tu mogę sprawdzić. A nie, jednak nie mamy. Wartość parku mamy 60 tysięcy? Co tak nagle nam spadło? Dziwne to.
Ale dobra, no postawię coś po prostu za chwilę tutaj i się wartość zwiększy. Ale co, nie będziecie niestety tego widzieć, bo się tak strasznie zacina. Więc ja za chwilę wracam. No to ja jestem z powrotem. Niestety, znaczy no, VIP-y wyszły zadowolone za pierwszym razem od razu. Także fajnie, ale jednak z wartością parku trochę było gorzej, więc musiałem postawić sobie ten diabelski młyn, no niestety z dodatku, bo tylko, gdzie to było? Tu. To już mam przecież, no zwariowanego golfa to tam nie będę stawiać, bo on właściwie taki zbytnio nie jest ten, jakby to powiedzieć, warty dużo, nie wiem, dużo gości chyba na to nie chodzi, więc dużo by mi to nie dało, dlatego postawiłem olbrzymi diabelski młyn, który daje chyba raczej więcej, no ale niestety z dodatku, ale tak mi się po prostu tutaj badania robiły. No i jeszcze tutaj też chaos z dodatku jest, gdzie to było? Tu. No ale tutaj nie miałem po prostu już wyboru też, bo to mamy, a reszta atrakcji jest. O! To musiało się przed chwilą zbadać chyba. Twister. Bo tego nie było. O, no właśnie. No, gdyby to było wcześniej, to bym to postawił, nie? Ale, no dobra. No i zaliczyliśmy zadanie. O, zapomniałem co tam było, ale chyba dostanę nawet projekt kolejki po prostu. No, więc sobie, ale teraz dziwne, teraz już się tak bardzo nie zacina. A, zresztą wy nie widzicie tego. No, ale mam skaczę tak pomiędzy 13 a 15 FPS-ów. Dobra, więc sobie zapiszemy. I no, skończyliśmy Krainę Lala. W następnym odcinku będzie, znaczy w następnych trzech odcinkach będą górskie kolejki. A potem jeszcze w kolejnych trzech tutaj scenariusz 17 i 18. Chyba jeszcze nigdy w nie nie grałem, tak że to będzie mój pierwszy raz. No, więc ja dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. No i do zobaczenia w kolejnych filmach.